Robert i Howard. Płomień Ashurbanipala. Część pierwsza. Przymierzywszy ze zmrużonymi oczami z Lienfilda, Jar Ali z oddaniem zawołał do Allaha i posłał kulą prosto w czaszkę rozpędzonego jeźdźca. Allahu Akbar! Stężny Pasztun krzyknął z radości, wymachując karabinem nad głową. Bóg jest wielki, na Allaha, Sahibie! Posłałem kolejnego z tych kundli do piekła! Jego towarzysz zerknął ostrożnie ponad krawędzią piaszczystego rowu, który wykopali własnymi rękami. Był to szczupły, żelasty Amerykanin i nazywał się Steve Clarney. Dobra robota, stary koniu, rzekł. Zostało czterech. Patrz, wycofują się. Odziani w białe szaty jeźdźcy faktycznie kierowali konie do odwrotu, zbierając się tuż poza zasięgiem strzału karabinów, jakby na naradę. Na początku, kiedy rzucili się na dwójkę towarzyszy, było ich siedmiu, lecz ogień dwóch karabinów z piaszczystego rowu posiał zabójcze żniwo. Spójrz, za Hibie! opuszczają pole bitwy! Jar Ali wstał i zuchwale posłał za oczekującymi urągliwe okrzyki. Jeden z jeźdźców obrócił się i wystrzelił. Kula wzbiła piasek 30 stóp przed szańcem. Strzelają jak psie syny, aż żal bierze, oznajmił Jar Ali z samozadowoleniem. Na widziałeś jak ten łot runął z siodła, gdy łykał mu jałów? W górę, Sahibie! gojmy ich i wyrżnijmy w pięć! Steve, nie zwracając uwagi na te absurdalne ponaglenia, wszak zdawał sobie sprawę, że to typowe zachowanie pasztunów, wstał, otrzepał bryczesy i spoglądając za jeźdźcami, którzy teraz stanowili zaledwie białe plamki na pustyni w oddali, rzek z zadumą. Ci ludzie jadą jakby mieli w głowie pewien plan. Hmm. ani trochę nie wyglądają na ciekających z Ano, zgodził się z miejsca Jarali, nie widząc w swojej obecnej postawie nic sprzecznego z rzuconą przed chwilą krwiożerczą sugestią. Jadł po kamratów. To jest które który nie przepuszczał tak łatwo upatrzonych zdobyczy. W sahibie, za Chibie. Najlepiej będzie nam ruszać. Oni wrócą. Może za parę godzin, może za parę dni. Wszystko zależy od tego, jak daleko znajduje się oaza ich ludu. W każdym razie wrócą. Mamy broń i nasze życie, a oni chcą obu tych rzeczy. Popatrz. Pasztun wyjął pustą wózkę i wsunął pełny nabój w komorę karabinu. Ostatnia kula, sahibie. Steve skinął głową. Mnie zostały trzy. Powaleni przez nich jeźdźcy zostali złupieni przez własnych towarzyszy. Nie było sensu przeszukiwać ciał leżących na piasku dla amunicji. Steve uniósł manierkę i potrząsnął. Została resztka wody. Wiedział, że Jar Ali ma niewiele więcej, z tym, że wielki Afryda, urodzony w jałowym kraju, potrzebował mniej wody niż Amerykanin. Mimo to ten drugi, jak na standardy białych, był człowiekiem twardym i nieustępliwym niczym wilk. Steve otworzył manierkę i starając się pić bardzo oszczędnie, przebiegł w pamięci łańcuch zdarzeń, który przywiódł ich w to miejsce. Połączeni wirem przypadków zaprzyjaźnieni na gruncie wzajemnego podziwu, włóczęcy i najemnicy, on i Jar Ali, przewędrowali od Indii przez Turkiestan aż do Persji. Stanowili osobliwie różnorodną, lecz nadzwyczaj rzutką parę. Gnani wewnętrzną, nieugaszoną potrzebą wędrowania poprzysięgli sobie, czasem nawet wierząc w swój cel, że zdobędą nieodkryty skarb, garniec ze złotem u stóp nieistniejącej jeszcze tęczy. Tymczasem w starożytnym razy usłyszeli o płomieniu Ashurbanipala. Sędziwy perski kupiec opowiedział historię, w którą sam nie do końca wierzył, znaną mu z odległej młodości i z bełkotliwej relacji człowieka pogrążonego w delirium. Pięćdziesiąt lat temu kupiec ów był członkiem karawany, która handlując perłami daleko na południowym brzegu Zatoki Perskiej, podążała śladem opowieści o rzadkiej perle, ukrytej na pustyni. Wprawdzie owego klejnotu, według pogłosek odkrytego przez pewnego nurka oraz skradzionego przez szejka z głębi kraju, nie odnaleźli, lecz zabrali ze sobą pewnego umierającego z głodu i pragnienia Turka z raną pokuli w udzie. Przed śmiertnym delirium wybełkotał on niestworzoną historię o pogrążonym w ciszy wymarłym mieście z czarnego kamienia, daleko na zachodzie, pośród ruchomych piasków pustyni oraz roz roziskrzonym klejnocie, spoczywającym w zaciśniętych palcach szkieletu na pradawnym tronie. Turek nie ośmielił się zabrać kamienia ze sobą, ze względu na bezwładniającą zgrozą wypełniającą tamto miejsce, zaś suchość w garle, wygnała go z powrotem na pustynię. Tam dopadli go i ranili Beduini. Mimo to udało mu się uciec, zaciekle popędzając konia, póki go nie zamęczył. Mężczyzna zmarł, nie wyjawiając drogi do mitycznego miasta. Stary Kupiec doszedł do wniosku, iż człowiek ten musiał pochodzić z północnego zachodu i być dezerterem z tureckiej armii, który desperacko próbował dotrzeć do Zatoki. Członkowie karawany zdecydowali, że nie będą zapuszczali się głębiej w pustynię w poszukiwaniu miasta. Uznali bowiem, jak przyznał Stary Kupiec, że chodzi o osławione bardzo, bardzo stare Miasto Zła, o którym wspomina nekronomiką szalonego Araba Al-Hazreda obłożone pradawną klątwą miasto umarłych. Legendy określały je w sposób niejasny. Arabowie mówili na nie Beled-el-Zin, miasto demonów, Turcy zaś Karasher, czarne miasto. Klejnot zaś to niewątpliwie starożytna, przeklęta ozdoba należąca dawno temu do jednego z królów, którego Grecy zwali Sardanapalus. Natomiast ludy semickie Ashurbanipal. Steve'a zafascynowała ta opowieść. Świadom, że to niewątpliwie jedna z dziesięciu tysięcy wyssanych z palca legend wschodu, wciąż odczuwał istniejące prawdopodobieństwo, iż on i Jar Ali wpadli właśnie na trop tak wytrwale poszukiwanego przez nich tęczowego garnca. Ponadto Jar Ali słyszał wcześniej wzmianki o pewnym milczącym mieście pośród piasków – Różne opowieści ciągnęły się za karawanami podążającymi na wschód wyżynnymi terytoriami Persji oraz piaskami Turkestanu, aż po tą górzystą Ukrainę i dalej. Niepewne opowieści, szeptane historie o czarnym mieście władanym przez dżina, zasnutym chmurami pyłu nawiedzonej pustyni. Tak tedy, podążając śladami legendy, towarzysze przebyli drogę z Shiraz do wioski na arabskiej części brzegu Zatoki Perskiej. Tam pewien starzec, który w młodości parał się poławianiem pereł, zaopatrzył ich w dodatkowe szczegóły. Dopadła go właściwa dla wieku gadatliwość. Dzielił się opowieściami, powtarzanymi przez wędrowne plemiona, które z kolei słyszały je od dzikich nomadów z głębi kontynentu. Steve oraz Jar Ali ponownie usłyszeli o omarłym czarnym mieście z kamiennymi, olbrzymimi rzeźbami dzikich zwierząt oraz szkieletowym sułtanem dzierżącym płonący klejnot. I tak to Steve dał się ponieść przygodzie, przeklinając siebie teraz z głupcem, a wraz z nim podążył Jar Ali, pewny swego dzięki przekonaniu, że wszystko spoczywa w rękach Allaha. Szczupłe zapasy gotówki ledwie starczyły im na wielbłądy oraz żywność niezbędne do przedsięwzięcia śmiałej wyprawy w nieznane. Jedyną mapą stały się pogłoski o przypuszczalnym położeniu Karaszer. Wędrowali w znoju wiele dni, poganiając zwierzęta i racjonując wodę oraz jedzenie, aż w końcu w głębi pustyni dopadła ich burza piaskowa, w której strasili wielbłądy. Nękani bezlitosnym żarem, utrzymując się przy życiu dzięki prędko znikającej z manierek wodzie oraz jedzeniu w sakwie niesionej przez Jara Alego, przebyli na omdlałych nogach długie mile piachu. Porzucili myśl o odnalezieniu mitycznego miasta. Parli ślepo do przodu w nadziei natknięcia się na zdrój. Wiedzieli, że za nimi, na przestrzeni, którą mogli pokonać pieszo, nie ma żadnej oazy. Podjęli desperacką próbę, ale nie mieli innej możliwości. Wówczas opadli ich odziani na białą pieszce, jastrzębie, które wystrzeliły prosto z zawiei na horyzoncie. Między poszukiwaczami przygód, a dzikimi, rozpędzonymi jeźdźcami wybuchła strzelanina. Awanturnicy skryli się w płytkim, wykopanym na prędce okopie. Kule Beduinów mknęły ku ich prowizorycznym fortyfikacjom, sypiąc im piaskiem w oczy i wyrywając szczębki tkaniny z ubrań. Mieli szczęście, że nie zostali trafieni. I to było nasze jedyne szczęście, pomyślał Klarnej, przeklinając się za bycie takim głupcem. Swoją drogą co za błąkańcza wyprawa. Jak można być przekonanym, że dwóch ludzi jest w stanie rzucić wyzwanie pustyni i przeżyć, a co dopiero wyrwać z jej przepastnego łona tajemnicę wieków? I jeszcze ta szalona historia o szkielecie trzymającym płomienny klejnot w wymarłym mieście. Koszałki, opałki, stek bzdur. Amerykanin stwierdził z jasnością umysłu, jakiej udzielają cierpienie oraz niebezpieczeństwo, że musiał być nieźle stuknięty, skoro udzielił tym bredniom kredytu wiary. Dobra, stary koniu, stwierdził Steve, unosząc karabin. Ruszajmy. Wszystko jedno, czy umrzemy z pragnienia, czy skoszą nas bracia pustyni. Tutaj na pewno nie czeka nas nic dobrego. Bóg udziela łask! przystał na te słowa z pogodą ducha jarali. Słońce znika na zachodzie. Wkrótce ogarnie nas chłód nocy. Być może odnajdziemy jeszcze wodę, sahibie. Popatrz, na południu teren się zmienia. Klarnej osłonił oczy przed wygasającym słońcem. Za płaską jałową połacią o szerokości kilku mil teren istotnie stał się bardziej niejednorodny. Jak na dłoni widać było karłowate wzgórza. Amerykanin zarzucił karabin na ramię i westchnął. Przyjmę naprzód i tak skończymy jako żarcie zasępów. Słońce zaszło, zeszedł księżyc, zalewając pustynię niesamowitym srebrnym światłem. Wydmy migotały długimi falami, niczym nagle znieruchomiałe morze. Steve przeklinał pod nosem, okrutnie suszony pragnieniem, którego nie ośmielał się w pełni ugasić. Pustynia pod wiszącym na niebie księżycem zachwycała pięknem. Pięknem chłodnej, marmurowej lorelei, wabiącej mężczyzn ku zgubie. Cóż za pomylone poszukiwania! Powtarzał jego wycieńczony mózg, a z każdym posowistym krokiem płomień aż pala odpływał w labirynty nierzeczywistości. Pustynia stanowiła nie tylko materialne pustkowie, była czymś. Na kształt szarych mgieł minionych eonów, w głębinach których śniły zatopione różne byty. Klarnej potknął się i zaklął. Czyżby już zaczynało opadać z sił? Jar Ali ciągnął nogi swobodnym, niezmordowanym krokiem górala. Steve zacisnął zęby, przemuszając się do większego wysiłku. Wkraczali na nierówny teren. Marsz stawał się trudniejszy. Ziemia przecinały falistymi wzorami płytkie parowe i wąskie wąwozy. Większość z nich wypełniał piasek, ani śladu wody. Obszar ten obfitował niegdyś w oazy, rzucił Jar Ali. Allah jeden wie, ile wieków temu pochłonął go piach, który opanował wiele miast Turkestanu. Posuwali się naprzód trupy w popielatej krainie śmierci. Księżyc tuż przed zachodem poczerwieniał złowieszczo. Zanim dotarli do miejsca, z którego dałoby się dostrzec, co znajduje się za niejednorodnym pasem ziemi, pustynią opadły ciemności. Nawet Pasztun zaczął powłóczyć wielkimi stopami. Steve przymuszał się uparcie do utrzymania się w pozycji wyprostowanej. W końcu doczłopali do swego rodzaju grzbietu, po którego południowej stronie grunt opadał stromo w dół. Odpoczywamy, oświadczył Steve. W tej przeklętej krainie nie ma wody. Nie widzę sensu w maszerowaniu bez końca. Nogi mam sztywne jak lufy. Choćbym przypłacił do życiem, nie dam już ani jednego kroku. Tutaj mamy delikatne urwisko. Mężczyźnie sięga do ramion. Skierowane jest na południe. Prześpimy się pod jego osłoną. Nie będziemy trzymać warty, Stewie Sahibie? Nie. Odparł Steve. Jeśli Arabowie podeżną nam gardła we śnie, tym lepiej. I tak już po nas. Z taką to optymistyczną uwagą klarnej walnął się jak kłoda w głębokim piasku. Jara Ali stał, nachylając się do przodu ku nieuchwytnej ciemności, która przemieniała obstrzony gwiazdami horyzont w mroczną studnię pełną cieni. Coś przesłania linię nieba na południu mruknął z niepokojem. Z górze? Trudno powiedzieć nawet nie mam pewności, czy cokolwiek widzę. Już masz zwidę, rzekł z irytacją Steve. Połóż się lepiej i śpi. To rzekłszy, Steve pogrążył się we śnie. Zbudziło go świecące w oczy słońce. Usiadł ziewając, a pierwsze co poczuł, to pragnienie. Podniósł manierkę i zwilżył usta. Został ostatni łek, Jarali wciąż spał. Oczy Steve'a powędrowały po południowym horyzoncie. W pewnym momencie wzdrygnął się. Kopnął leżącego pasztuna. – Stawaj, Ali. – To chyba nie był miraż. – Tam jest to twoje wzgórze. – Przyznam szczerze, że dziwnie wygląda. Afryda przebudził się niczym dziki zwierz. W jednej chwili i zupełnie w gnieniu oka sięgając po długi nóż i rozglądając się za przeciwnikami. Gdy spojrzał w miejsce pokazywane przez Steve'a, oczy rozszerzyły mu się ze zdumienia. Na lacha, na lacha zawołał. Dotarliśmy do krainy Gina. To nie wzgórze. To miasto z kamienia pośród piasków pustyni. Steve skoczył na równe nogi, niczym puszczona sprężyna. Niemal na bezdechu wydał z siebie ochrypły krzyk. Pod jego stopami za grzbietem, Stok opadał ku ciągnącej się na południe szerokiej, piaszczystej równinie. Majączący za nią w oddali wzgórze nabierało powoli wyraźnego kształtu, niczym fatamorgana wyrastająca z ruchomych piasków. Ujrzał potężne, obtłuczone mury oraz ich masywne blanki, a wszędzie wokół, na podobieństwo żywego stworzenia, pełzały piaski. Przepływały wokół ścian, wygładzały ich bezkształtne zarysy. Dziwne, że z początku znali te zarysy za wzgórze. Karaszer! Wykrzyknął ochruple klarnie. Bele del Jean! Miasto umarłych! Czyli to coś więcej niż bajeczka. Znaleźliśmy je na niebiosa! Znaleźliśmy! Dalej, ruszamy! Jar Ali potrząsnął z ociąganiem głową i mruknął coś pod nosem o złym Dżinie, ale ruszył. Widok ruin przegonił Steve'a głód oraz suchość w gardle podobnie zresztą jak zmęczenie, którego parę godzin snu nie przegnało tak do końca. Kroczył pospiesznie, niepomny na wzrastającą temperaturę z oczami rozjażonymi pasją odkrywcy. To niechciwość i żądza zdobycia legendarnego klejnotu, przynajmniej nie do końca, nakazały Steve'owi Klarnejowi ryzykować życie na tym ponurym pustkowiu. Głęboko w duszy czuł odwieczne dziedzictwo białego człowieka, pogłębione przez prastare opowieści pragnienie poszukiwania ukrytych zakątków świata. Przekroczywszy płaskie pustkowia oddzielające pofałdowany obszar od miasta, coraz wyraźniej dostrzegali kruszające mury, jak gdyby wyrastały z porannego nieba. Miasto wydawało się wzniesione z olbrzymich bloków czarnego kamienia. Nie było jednak mowy o szacowaniu wysokości murów. Naniesiony piasek przykrywał całkowicie ich podstawę. W niektórych miejscach bloki całkowicie odpadły, przykryte teraz całkowicie naniesionym piachem. Słońce sięgnęło zenitu, wywołując wędrowców nawrót pragnienia pomimo ich gorliwości oraz entuzjazmu, lecz Steve bezlitośnie dusił w sobie cierpienie. Miał spieczone, spuchnięte usta, obiecał sobie jednak, że nie wypije resztki wody, dopóki nie dotrze do ruin miasta. Jar Ali zwilżył usta, pociągając ze swojej manierki i próbował podzielić się tym, co zostało z przyjacielem. Steve potrząsnął głową i wlókł się dalej. Dotarli do ruin we wściekłym skwarze pustynnego popołudnia. Przeszedłszy przez szeroką wyrwę w zniszczonym murze, popatrzyli na umarłe miasto. Piach zatykał starodawne ulice, nadając zwalonym olbrzymim kolumnom, ledwie wystającym z podsypkiej okrywy, fantastyczne kształty. Miasto od wieków kruszało w niepowstrzymanym procesie rozpadu i kryło się pod piaskiem, a teraz jego odkrywcy nie mogli dojść nawet jego pierwotnego rozplanowania. Było to istne pustkowie, zduszone naniesionym piaskiem oraz pokruszonym kamieniem, a nad wszystkim unosiła się niczym niewidoczna chmura, aura niewysłowionej starości. Wprost przed nimi biegła szeroka aleja, której zarysów nie zatarły nawet niszczycielskie piaski oraz wiatr czasów. Po obu stronach tej rozległej drogi biegł rząd ogromnych kolumn, może nie tak wysokich i z podstawami przykrytymi piaskiem, niemniej niewiarygodnie potężnych. Na szczycie każdej stał posąg wykonany z litego kamienia wielkie mroczne wizerunki na poły ludzkie, na poły zwierzęce przydające miastu charakter minorowej dzikości Steve wydał z siebie okrzyk zdumienia skrzydlate byki niniwy. byki z ludzkimi głowami na wszystko co święte Ali, stare podania mówią prawdę to Asyryjczycy wznieśli to miasto legenda jest absolutnie prawdziwa musieli tu przybyć, kiedy Babilończycy spustoszyli Asyrię ba! Ten widok jest kropka w kropkę jak obrazki, które widziałem, rekonstrukcje scen z dawnej Niniwy, tyle że tutaj wszystko jest martwe. Spójrz! Wskazał palcem wielką budowlą w dalszej części szerokiej ulicy olbrzymią, smętną konstrukcję, której kolumny oraz ściany z masywnych bloków czarnego kamienia opierały się wiatrom i piaskom czasu. Sypkie morza opływały jej fundamenty, wlewając się przez wejścia, lecz aby zatopić całą budowlę, potrzebowałyby jeszcze bodaj tysiąc lat. Matecznik demonów, mruknął z niepokojem Jar Ali. Świątynia Bala, zawołał Steve. Ruszajmy, obawiałem się, że wszystkie pałace i świątynie zostaniemy przykryte piałem i trzeba będzie kopać, żeby dostać się do klejnotu. Nie spotka nas tam wiele dobrego, mruknął Jar Ali. Umrzemy tu. Też mam takie wrażenie, Steve odkręcił nakrętkę maniarki. Napijmy się po raz ostatni. Jesteśmy bezpieczni od napaści Arabów. To przesadni ludzie nie ośmielą się tu przyjść. Wypijemy i umrzemy, jak sądzę, ale najpierw odnajdziemy klejnot. Chcę go mieć w ręku, gdy będę konał. Może kilka stuleci później. Jakiś szczęśliwy skurczybek znajdzie nasze szkielety, a wśród kości klejnot. Jego zdrowie, kimkolwiek jest. Zażartowawszy ponuro, Klarnej opróżnił manierkę. Jar Ali uczynił to samo. Zagrali ostatniego asa, reszta spoczywała w rękach Allaha. Przełożył Mateusz Kopacz. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie grozy. Tchnienie grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, Wejdź na www.patronite.pl przez tchnienie grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.